dobry, ja jestem Wilki, to kolejny superancki odcinek na moim kanale i dzień już piąty dzień, widzowie, naszego podwójnego daily, ponieważ mam też kanał vlogowy i tam codziennie wiatują vlogmasy, także wszystkich zapraszam przenajserdeczniej i mam nadzieję, że macie super dzień. Jeżeli tak, to naprawdę bardzo się z tego cieszę, a jeżeli nie, no to mam nadzieję, że tym odcinkiem poprawię wam wszystkim humory. Także no słuchajcie, w komentarzu napiszcie mi, jaką mieliście dzisiaj ostatnią lekcję, bo no jestem ciekawa, jakie mieliście lekcje. Moja ostatnia dzisiejsza lekcja to jest literatura oświecenia i romantyzmu, także napiszcie, widzowie, jaką wy macie ostatnią lekcję na dzisiaj. A my w dzisiejszym materiale, słuchajcie, zobaczymy, co przysłała mi paliąka, ponieważ widziałam, że przed chwilą się kręciła przy moim domku, zostawiła mi chyba jakąś skrzynkę, także musimy, słuchajcie, oczywiście zobaczyć, co tam jest w tej skrzynce i zobaczymy, o co chodzi, czy to jakaś kolejna niesamowita, nie wiadomo jaka prośba, czy to, nie wiem, ona potrzebuje czegoś dla tego swojego dziecka. Ja naprawdę nie mam pojęcia, słuchajcie, o co tutaj chodzi, więc trzeba to wszystko ogarnąć. Ale zanim to ogarniemy, no widzowie, ja myślę, że wiem, czego nie zostawiliście i wy również wiecie, czego nie zostawiliście. Jest tutaj takich parę gagatków, którzy nie zostawili łapeczki do góry, więc naprawcie się, widzowie, no błagam was, naprawcie się, bo prezentów pod choinką no nie dostaniecie, na litość boską, koniecznie, widzowie, zostawiajcie łapki w górę, ponieważ to się wszystko zalicza na wasze konto dobrych uczynków, także jak ktoś zostawiacie łapki w górę, no słuchajcie, świat jest piękny i świat jest kolorowy, także łapkujcie koniecznie. A, no i na pewno na sali są super breloki, także też możecie zakupić, jeżeli oczywiście takich chcecie. No i tak, okej, tu jest, widzę, że otwarte, fajnie, ja się dziwię, dlaczego jest taki przeciek tutaj w moim mieszkaniu. A tutaj drzwi otwarte w ogóle, no jak po prostu w Kauflandzie, nie? Jak w Kauflandzie jakiś, no to nie jest Kaufland, tak? No proszę państwa, to się drzwi zamyka. Dobra, zanim otworzymy oczywiście skrzynkę, no to lecimy jeszcze do naszego kalendarza adwentowego w Minecrafcie, żeby sprawdzić, co tam dzisiaj mamy, także oczywiście wychodzimy. Wchodzimy sobie na górę, nie wiem jak, oczywiście przez w ogóle ogródek tutaj jeszcze pisane, lecimy no szuzwi, żeby mu się trudno, że ja się dalej jestem w ogóle dzisiaj sama na serwerze wyjątkowo i strasznie z tego powodu ubolewam, ponieważ dawno nie było tak, że nagrywam sama odcinek, a dziś jest właśnie ten przykry i smutny dzień. Ej, czy ja tutaj mogę jakoś się dostać na górę? Aha, tutaj się nie da dostać na górę w żaden sposób. No tak. No to mega, no to mega w ogóle domek. To trzeba tutaj coś jakoś ogarnąć, żeby się dało sobie na tą górę dostać. Bo ja chciałam powiedzieć, że tutaj da się, popatrzcie, jak fajnie przejść. Uwaga, uwaga. Chodziło mi o to, że tutaj, o dobra, właśnie tędy. O to mi chodziło, widzę, to jest specjalne przejście. No i oczywiście mamy dzień piąty z naszego kalendarza adwentowego, także ledwo dosięgam. Nie mogę się doczekać, jak już tutaj będzie, bo tu już nie będę musiała w ogóle skakać. Także widzowie, uwaga, numer 5, więc raz, dwa, trzy, siup, okej, 16 enderpearl na dzisiejszy dzień, no i wspaniale, widzowie, dzień jest wspaniały, jak się otwiera kalendarze adwentowe, no po prostu bomba. Jeżeli wy w ogóle też macie jakiś kalendarz, to napiszcie w komentarzu jaki, bo jestem ciekawa w sumie, jakie kalendarze pokupowaliście w tym roku. Ja mam fajne kalendarze, w sumie 3 kalendarze adwentowe, z tym minecraftowym to 4, więc jeżeli chcecie wiedzieć jakie, no to zapraszam was na kanał vlogowy, ponieważ tam są super vlogi, widzowie, za godzinkę wleci tam nowy vlog, także wbijajcie. No i tam oczywiście jest ta tajemnicza mystery skrzynka od paliąki, więc musimy ją oczywiście otworzyć, więc przejdziemy się może ogrodami, widzowie, pięknymi ogrodami, słuchajcie, przy okazji troszeczkę poddychamy, wiecie, z dobrym, świeżym powietrzem, zjemy sobie jeszcze pork chopa, kurde, widzowie, na obiad, no i teraz możemy zmierzać w kierunku skrzynki, zobaczymy, co ona nam tam zostawiła, o co tutaj chodzi i czy może to, może jest jakiś prezent, widzowie. Jak to będzie prezent, to będę mega szczęśliwa, bo dawno nikt mi nie dał prezentu, więc będzie superancko. I w ogóle jutro są mikołajki. Taki fun fact fajny. Ale dobra, widzowie. Otwieramy prezencior. Hop. No i niestety, słuchajcie, jakieś książki, tak przeczytałam. To dwie. List i jakaś niepodpisana książka. Więc zbieramy to. Również bierzemy, widzowie, skrzyneczkę. No i wchodzimy do domku, żeby tutaj nie robić bałaganu. Odkładamy to. I te perły jeszcze trzeba odłożyć. To może do ender chesta, bo one tutaj będą najbardziej chronione. Mamy 16 ender pereł i jedną. Nice. Czyli 17, słuchajcie, mówiąc po polsku. Więc tak, najpierw może przeczytajmy list. Kochana Milki, chciałabym cię spytać, czy mogłabyś zostać nianią dla mojego dziecka? Byłoby super, jeśli tak, to wypełnię kwestionariusz i mi go przynieś paliąka. Oj, kogoś tu chyba... pochyliło siło, tak myślę. To jest ten kwestionariusz? Ta, imię. Ile masz lat, czy masz dzieci? Jak oceniasz swój kontakt z dziećmi? Lubisz dzieci, zabawy dla dzieci, kołysanki dla dzieci? Czy kiedyś opiekowałeś się dzieckiem? Czy kiedyś dziecko, które się opiekowałeś, znalazło się w niebezpieczeństwie? Co to jest za kwestionariusz? Excuse me, widzowie, excuse me. No nie wiem, czy ja chcę. No widzowie, bez przesady, chociaż z drugiej strony. To mógłby być mój biznes, nie? I zielone by się przydały jak najbardziej i bym dostawała jakieś zielone. Musimy, słuchajcie, jakbym dostawała za to jakąś dobrą sumkę zielone, na przykład 20 zielonych za godzinę. No problemo, no problemo. Mogę, widzowie, bez problemu się opiekować tym dzieciakiem. Ale jeżeli mniej, za mniej nie idziemy, więc może wypełnić ten kwestionariusz.
Zapytamy się jej potem, jaka jest kwota, wiecie, wypłaty, no nie? Ile tutaj płaci nam palionka? I wtedy podejmę decyzję, czy to jest, czy aby na pewno dobry plan. Także dobra, widzowie, robimy to w takim razie. Ja w takim razie wypełniam ten kwestionariusz. No tak, imię, oczywiście Milki. Dobrze, więc chyba, że chodzi o Minecraftowy imię, to w Minecraftie mam Milka, czy teoretycznie. No dobra, nawet napiszę Milki, nie? Bo tak wszyscy do mnie mówią. Ile masz lat? Mam lat teraz 20. Strasznie stara jestem, dobra. Czy masz dzieci? No nie mam dzieci. Nie mam, okej, okay, tak napiszemy, nie mam, bo nie mam, widzowie, no to będę kłamać, nie? Dobra, czekajcie, bo tutaj nie podoba mi się, że jest taki sposób. Dobra, już niech tak będzie. Chyba, że po prostu odpiszemy nie, widzowie, nie. Okej. Okay. Jak oceniasz swój kontakt z dziećmi? Napiszę cool, no wydaje mi się, że spoko, nie? Jest okej. Okay. Lubią mnie chyba, ja też trochę ich lubię i w ogóle wydaje mi się, że nie ma źle. Tak sądzę, widzowie, okej? Okay? Kolejne pytanie. Czy lubię dzieci? No cóż, tutaj oczywiście można się dywagować i sprzeczać. No dzieci są spoko. Żeby dostać tę pracę, muszę napisać tak mimo wszystko. Więc widzowie, trzeba tutaj troszeczkę... Wiecie, o co chodzi. Ale nie, no ja naprawdę lubię dzieci, wspieram, kibicuję, szanuję, toleruję, więc myślę, że mogę napisać tutaj jak najbardziej tak. Dobra, zabawy dla dzieci. Nie wiem tutaj o co chodzi, no ale dobra, myślę, berek. Chowany. Co się dzieci bawią? Czekajcie, chowany domek. Że wiecie, że budowanie domu i w ogóle takie rzeczy. Domek, piaskownica. Nie wiem, co jeszcze można się bawić z dziećmi. Baba Jaga. Wiecie, baba... Okej, wyszła baba Jaga. Trudno. To może bez piaskownicy, bo piaskownica to brzmi bardzo źle. Baba Jaga. Baba Jaga patrzy, wiecie o co chodzi. Myślę, że jak baba Jaga napisze, to będzie wiadomo o co chodzi. Czy są jakieś jeszcze fajne dla dzieci zabawy? W co się bawiłam, jak ja byłam mama? W kościotrupa się bawiłam. To było coś takiego, że się piłką rzucało i w ogóle. O, jeszcze czekajcie, jak się to nazywa? Pomidor? Tak, to jest to, że się rzuca piłkę, warzywa i nie można łapać na pomidor. Dobra, kołysanki dla dzieci teraz, widzowie. No to tak, kotki 2 i idzie niebo ciemną nocą. Czy coś jeszcze znam? I królewicz, coś takiego. Królu mój, coś tam, To jest królu mój? Chyba tak, królu mój. Dobra, tak napiszę. Nie znam niestety innych. Ten, jeszcze coś tam było ze słoniami. 4 słonie, 7 słonie, coś takiego jeszcze, ale dobra, ale tego nie piszę już. Czy kiedyś opiekowałaś się dzieckiem? Oczywiście, że tak. No tak, oczywiście, że tak. I tak, czy kiedyś dziecko, którym się opiekowałaś, znalazło się w niebezpieczeństwie? Nie, nigdy. Kurde, kropka, widzowie. Nie, nigdy. Oczywiście, że nigdy się tak nie wydarzyło. Więc słuchajcie, mamy kwestionariusz. Czy on jest, słuchajcie, na pewno w porządku? Mam nadzieję, że tak. Więc myślę, że możemy go podpisać. Kwestionariusz. Dobrze napisałam. Okej, sneak and close. Nice. Kwestionariusz. Dobrze, widzowie. Mamy oczywiście napisany kwestionariusz, więc musimy jeszcze tą skrzynkę stąd jeszcze raz wziąć. Ten list dajmy tu, bo on jest tutaj nam niepotrzebny. Chyba, że w ogóle zrobimy miejsce na te listy i na przykład tu będzie... Nie, tutaj. Tu jest dobre miejsce, widzowie, na kwestionariusz, proszę bardzo. I znaczy nie na kwestionariusz, tylko na list. Tutaj też jest coś takiego. Co to jest? Gdzie jest ten list? Tutaj jest ten list. Dobra, coś mi się tutaj pomyliło. I co tutaj jest napisane? Aha, o kurczę, tutaj dam coś źle. Tutaj w takim razie to musi zostać tu. Dajmy to tutaj. Sorry, że ja tak robię, ale ja stwierdziłam, że teraz sobie zrobię porządek i teraz musi tak być. Dobra, nie mam więcej listów. Fajnie. Nikt mnie nie lubi w tym Minecrafcie. Dobra, widzowie, mamy ten kwestionariusz, mamy skrzyneczkę w takim razie. No i lecimy oczywiście palionce odnieść. To wszystko i zobaczymy. I to też nie jest tak, że ja już teraz składam, widzowie, jakieś tutaj w ogóle CV, nie, o pracę. To nie jest tak, ja to nie podpisuję żadnej umowy ani nic. Ja muszę najpierw poczekać na to, aż palionka powie mi, ile dostanę za tą pracę. Bo to jest po prostu kluczowa tutaj klucz w tym wszystkim. Bo wiecie, no opiekowanie się dzieckiem tak trochę za darmo, bez przesady, widzowie. To nie jest Caritas. To nie może tak być, widzowie. A autentycznie, sorki, ale to nie będzie praca charytatywna. To tutaj jest naprawdę ciężka praca, więc muszę za to dostać pieniądze. Zdecydowanie. Nie mogę być tak dobrze dusza, widzowie. Już wystarczy, że da mi połowę moich w ogóle itemów, żeby, kurde, mogła się tym dzieckiem zająć, więc mam nadzieję, że wszyscy rozumiecie. Więc słuchajcie, lecimy oczywiście do palionki i zostawiamy jej skrzynkę z tym czymś. Dobrze. Hop, hop. No i hop, dobrze, mamy to. Zostawiliśmy pokój dla dziecka, jak stał, tak dalej stoi. Żadnych zmian tutaj nie ma, przynajmniej ja nie dostrzegam, akurat się nudy robię, więc widzowie, perfekcyjnie, bo akurat lecimy do domku. Także no, myślę, że słuchajcie, nie ma, w stosunku do mnie nie ma, słuchajcie, równych w ogóle i wydaje mi się, że mogę dostać tę pracę, ale oczywiście ważne są pieniądze. Jeżeli 20 zielonych mi zapłaci za godzinę, no widzowie, jestem pierwsza do opiekowania się tym dzieckiem, także mega git.